Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, Gala Fame MMA9, jest ze mną Marcin Malczyński, cześć, witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Powiedz mi, no nie udało się, co tam się zadziało? Pewnie niespodzianka ogromna, nie spodziewałeś się tych low kicków? Nie no, spodziewałem się kopnięć, ale nie spodziewałem się aż tak mocnych, także no co, no zabił mi nogę chłop po prostu. Chodzisz, ale z trudem, prawda? No ta noga jest dość mocno opuchnięta, ale na szczęście nie ma tam żadnego złamania podobno. Także no dzięki Bogu tak wyszło, że mogę chodzić. Pewnie chciałeś trochę dłużej, zapewne chciałeś dłużej powalczyć, nie udało się. Zbyt mocne były te kopnięcia i no i co teraz? No świętujesz, czy będziesz przeżywać? Nie, no nie będę przeżywał, no co mam, no wiecie, no stało się, no wygrał po prostu i tyle. Ja wracam do treningu, jak tylko na ta noga pozwoli, bo zaraz walczy mój brat i trzeba mu tam pomóc w przygotowaniach. I tyle, to nie ma co się rozczulać po prostu, bo co zrobię? No, czasu nie cofnę, nie cofnę. Mogę tylko trenować dalej, żeby być myślałem, że leci sianka, żeby być lepszym gdzieś tam w przyszłości może spróbować wejść na taki poziom jak Kuba, także no, nie mogę być smutny, no co, no przegrałem, ale przygotowania zrobiłem w 100%, zrobiłem wszystko co mogłem, dawałem z siebie 100% na sali i to tyle, po prostu nie wyszło. Jak trenerzy skomentowali walkę? No smutno im pewnie, ale no co, nie mówili za dużo, po prostu jest im smutno. Ale nie dlatego, że zjebałem, tylko po prostu jako przyjaciel jestem smutno, że przegrałem. Bo pewnie myślę, że mi jest smutno, a mi nie jest smutno. No, stało się po prostu. Doświadczenie, lekcja. Powiedz mi, czy teraz odpoczywasz, robisz dłuższą przerwę? Nie, mówię. Tylko ta noga dojdzie do siebie, ten krwiak zejdzie i wracam do trenowania, żebym, tak jak powiedziałem, Dawidowi pomóc, bo Dawid za półtora miesiąca walczy. Czyli teraz tym razem brat będzie walczył? Tak. A Ciebie zobaczymy, kiedy już wiesz? Jeszcze nie wiem, myślę, że coś koło 11, 12, ale już w wyższej kategorii wagowej na pewno. Czyli już nie chcesz zrzucać wagi? No nie, no kosztowało mnie to troszkę... Zdrawiam. Siły. Były lekkie problemy, aczkolwiek no udało się. Powiedziałem, że zrobię wagę, to zrobiłem. Ważyć 10 kg więcej niż ważyłem wczoraj. Także, poważnie? Tak. Także no co. Odbiło się to troszkę na sile, aczkolwiek no nie miało to wpływu na jakąś kondycję czy coś, więc no, nie jest to żadna wymówka. No dobra, skoro zrzucanie wagi było, to powiedz mi, co dziś wieczorem będziesz jeść? O Matko Bosko, zamówię sobie... Wszystko. Wszystko. Bo od 4 miesięcy nie zjadłem nic, co bym chciała tak naprawdę zjeść. Pójdę do znajomych, do żony na górę i co? No i posiedzimy sobie razem. No. Goloneczka, do goloneczka piwko. No jakieś piwko na pewno będzie, no nie ma co. Nie ma ale co. Golonki nie. Nie, myślę, że za późno już jest, z gagę bym dostał. No dobra, to w takim razie życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję bardzo za duże emocje i widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję.